Szymon Hołownia, od show, biznesu do marszałka Sejmu. Kilka lat temu Szymon Hołownia, dobrze znany z branży rozrywkowej jako prezenter TVN, zdecydował się na odważny krok, zmieniając show, biznes na świat wielkiej polityki. Ta zmiana, choć początkowo wzbudzała wątpliwości, okazała się być słuszną decyzją. Potwierdzeniem tego są wyniki ostatnich wyborów, które wyniosły Hołownię na wysokie stanowisko marszałka Sejmu. Od początku bieżącego tygodnia, były dziennikarz znalazł się w centrum uwagi publicznej. Szczególnie zauważalne było to po jego telewizyjnym orędziu wygłoszonym 16 listopada. Hołownia, znany z umiejętności wystąpień przed kamerą, tym razem przemawiał w zupełnie nowej roli. Byli współpracownicy Hołowni z czasów jego telewizyjnej kariery, w tym Marcin Prokop i Piotr Dziwulski z Mam Talent, wyrazili swoje opinie na temat jego umiejętności prezentacyjnych. Prokop, w tonie żartobliwym, określił Hołownię mianem telewizyjnego Pinokia, a Dziwulski podkreślił różnicę w ich stylach na planie. Hołownia zawsze starał się być grzeczny i kulturalny, w przeciwieństwie do bardziej bezpośredniego Prokopa. Mimo różnorodnych opinii, niemal wszyscy dawni współpracownicy zgodnie twierdzą, że Hołownia znacznie się rozwinął przez te lata. Jego umiejętności, widoczne podczas debaty w TVP i już po objęciu stanowiska marszałka Sejmu, świadczą o dużym doświadczeniu zdobytym w świecie mediów. Przejście Szymona Hołowni z show, biznesu do polityki pokazuje, jak zdobyte umiejętności mogą być wykorzystane w nowym środowisku. Jego kariera stanowi przykład na to, że elastyczność i gotowość do zmian mogą prowadzić do osiągnięcia sukcesu w zupełnie nowej dziedzinie. W rozmowie z portalem WP Kobieta, Natalia Hoffman, psycholożka specjalizująca się w komunikacji niewerbalnej, oceniła ostatnie przemówienia Szymona Hołowni, marszałka Sejmu. Hoffman podkreśliła, że Hołownia prezentuje dużą pewność siebie, jest spokojny i zrównoważony, co przekłada się na budowanie zaufania. Zwróciła uwagę na jego świetny kontakt wzrokowy z audytorium, co jest istotne w autoprezentacji, oraz na stosunkowo rzadką gestykulację. Daria Domaracka, Guzik, ekspertka w analizie mowy ciała, skupiła się na orędziu Hołowni z 16 listopada, transmitowanym przez TVP. Jej obserwacje są zbieżne z opiniami Hoffman. Domaracka, Guzik zauważyła, że Hołownia ma doskonałe doświadczenie w zarządzaniu komunikacją niewerbalną, co pozwala mu na skuteczne budowanie relacji z odbiorcami. Podkreśliła jego spokojną gestykulację i dobry kontakt wzrokowy, co, jej zdaniem, sprawia, że wystąpienia Hołowni są atrakcyjne dla widzów. Ogólnie, eksperci zgadzają się, że Hołownia efektywnie wykorzystuje komunikację niewerbalną w swoich przemówieniach, co pozytywnie wpływa na odbiór jego wystąpień i zdolność budowania zaufania wśród publiczności. W swojej ocenie ostatnich przemówień Szymona Hołowni, Natalia Hoffman, psycholożka specjalizująca się w komunikacji niewerbalnej, pochwaliła jego umiejętne obniżanie tonu głosu. Jednak zwróciła również uwagę na pewne gesty, które mogą świadczyć o nieświadomym braku komfortu. W szczególności, zauważyła moment, gdy Hołownia oblizał usta podczas mówienia o braku poparcia Sejmu dla przedstawicielki PiS na funkcję wicemarszałka. Hoffman interpretuje to jako znak niewygody, a nawet kłopotu. Hoffman zwróciła uwagę również na inne, mniejsze gesty Hołowni, które mogły zdradzać jego prawdziwe intencje. Jednym z nich było pocieranie kciuka o kciuk, co, jej zdaniem, mogło być mikrogestem dodającym odwagi lub łagodzącym stres. Hoffman podkreśla, że takie zachowania są zrozumiałe, szczególnie w kontekście ważności wystąpienia. Podsumowując, ekspertki zwracają uwagę na subtelne aspekty komunikacji niewerbalnej Hołowni, które mogą ujawniać jego nieświadome reakcje i emocje. Te drobne gesty, choć często niezauważane przez szerszą publiczność, mają znaczenie dla pełnego zrozumienia przekazu i stanu emocjonalnego mówcy. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.